Nasze dzisiejsze rozważanie zatytułowałem Miłosierdzia chcę, a nie ofiary. I chciałbym, żebyśmy przyjrzeli się podejściu Pana Jezusa do prawa. Podejście Pana Jezusa do prawa może czasem wydawać nam się dość niezrozumiałe. Z jednej strony czytamy, że dopóki istnieje niebo i ziemia, nie przeminie ani jedna jota, ani jedna kreska. A w innych fragmentach widzimy, że podejście Pana Jezusa do przepisów prawa jest, moglibyśmy powiedzieć, dość luźne. Uznaje wszystkie pokarmy za czyste i konsekwentnie robi w szabat rzeczy, które powszechnie były uważane za rzeczy, których w szabat robić nie należy. Chciałbym, żebyśmy spojrzeli na to, jak Pan Jezus podchodzi do kwestii przestrzegania prawa i żebyśmy wyłuskali z Jego podejścia kilka praktycznych porad na temat życia na sposób chrystusowy dzisiaj dla nas, dla osób, które nie są już pod prawem. Do czego nie ma wątpliwości, to to, że podejście Pana Jezusa do szabatu często budziło niechęć albo sprzeciw autorytetów religijnych jego czasów i często wpadał w tarapaty i ściągał na siebie krytykę faryzeuszy i znawców pism właśnie ze względu na rzeczy, które robił w szabat. I w takiej sytuacji zastajemy Pana Jezusa i uczniów w 12 rozdziale Ewangelii Mateusza. Czytamy tam: w tym czasie, a był to szabat, Jezus przechodził między łanami zbóż. Jego uczniowie, głodni, zrywali po drodze kłosy i jedli wyłuskane z nich ziarno. Widząc to, faryzeusze zarzucili Jezusowi: twoi uczniowie robią to, czego nie wolno robić w szabat. A czy nie czytaliście o tym, odpowiedział im Jezus, co uczynił Dawid, gdy był głodny, on sam i jego towarzysze? O tym, jak weszli do domu Bożego i zjedli chleb obecności, którego nie wolno spożywać ani jemu, ani jego towarzyszom, a tylko samym kapłanom. Albo czy nie czytaliście w prawie, że w dzień szabatu w świątyni kapłani łamią szabat i są niewinni? Mówię wam, w tym przypadku chodzi o coś więcej niż o świątynię. Gdybyście rozumieli, co znaczy miłosierdzia chce, a nie ofiary, nie potępialibyście niewinnych. Wiedzcie, że Panem szabatu jest Syn Człowieczy. To, co nie dziwi w tej sytuacji nikogo ze zgromadzonych, to to, że uczniowie jedzą plony z cudzego pola. Prawo mówiło o tym, czy zawierało przykazanie okazywania miłosierdzia osobom, które są w potrzebie. Czytamy o tym na przykład w Księdze Powtórzonego Prawa. Jeśli wejdziesz do winnicy bliźniego, możesz zjeść tyle winogron, ile zechcesz do syta, ale do swojego naczynia ich nie zbieraj. A jeśli wejdziesz w łan zboża bliźniego, możesz zrywać kłosy, ale tylko ręką. Sierpa w jego łan nie zapuszczaj. Stąd tym, co mogło zrazić faryzeuszów do postępowania uczniów, było to, że wszystko to wydarzyło się właśnie w szabat, bo Mojżesz o szabacie akurat w tym fragmencie nie wspomina. I być może widzieli w postępowaniu uczniów złamanie innego przykazania, o którym czytamy w Księdze Wyjścia. 6 dni będziesz pracował, 7. dnia odpoczniesz, odpoczniesz nawet w czasie orki i zbiorów. Stąd zachowanie uczniów staje się w oczach faryzeuszów zarzutem wobec ich nauczyciela, który traktuje lekko nakazy prawa i w ten sposób pokazuje, że nie szanuje Słowa Bożego. Ale Jezus Chrystus rzuca wyzwanie ich interpretacji i ich zrozumieniu prawa. Często w rozmowach teologicznych argumentowano, szukając precedensów w prawie, które
pozwalałyby na zrobienie wyjątku. I Pan Jezus zapewnia tutaj dwa. Pierwszy pochodzi z Księgi Samuela, z historii, która mówi o ucieczce Dawida przed królem Saulem. Dawid i ludzie, którzy są razem z nim, są głodni i dlatego udają się do kapłana i proszą go o chleby obecności. To było 12 chlebów, które co szabat rozkładano na ołtarzu jako ofiarę dla Boga. I w następny szabat wkładano świeże chleby, a te 12 chlebów, które zabierano, były pożywieniem, które było przeznaczone wyłącznie dla kapłanów. Stąd Dawid i jego ludzie robią coś, co jest tutaj niezgodne z prawem mojżeszowym. I sama księga czy sam opis nie sugeruje, żeby robili w tym momencie coś niewłaściwego. I druga rzecz to zwrócenie uwagi na samą pracę kapłańską, która odbywa się w szabat po to, żeby służyć Bogu. I też siłą rzeczy kapłani służąc Bogu robią to, czego w szabat robić nie wolno. Stąd Pan Jezus zwraca uwagę, że są sprawy ważne i są sprawy ważniejsze. I wydaje się, że ludzkie potrzeby, te, które miał Dawid i jego towarzysze i te ludzkie potrzeby, które mieli jego uczniowie i też służba Bogu, jak w przypadku kapłanów, są czymś, co usprawiedliwia, nazwijmy to na razie, złamanie szabatu. Stąd pierwsza zasada, pierwsze podsumowanie, które możemy zrobić, to to, że miłość Boga i bliźniego jest ważniejsza niż konkretne nakazy czy jakaś konkretna forma wyrazu tych przykazań. I druga rzecz to to, że Pan Jezus stawia wszystko w prorockiej perspektywie. Odwołuje się do Księgi Ozeasza, cytując fragment z 6 rozdziału, 6 wersetu. Miłosierdzia chce, a nie ofiary, poznania Boga bardziej niż całopaleń. I w ten sposób stawia wszystkie przepisy prawa w perspektywie mówiącej o tym, że podstawą czy pierwszą motywacją wszystkich tych przepisów jest miłosierdzie wobec człowieka. Bóg dał przepisy prawa ze względu na to, żeby okazać ludziom miłosierdzie. I przepisy prawa, które są dla człowieka, również były motywowane miłosierdziem. Tak jak przepis mówiący o tym, żeby pozwolić potrzebującemu się najeść. Stąd pierwsza motywacja i podstawa całego prawa to miłość. I jeżeli teraz zapomnimy o tym i skupimy się tylko na sztywnym przestrzeganiu reguły, w szabat nie wolno ci robić absolutnie niczego, to, co miało być narzędziem tego, żeby okazać miłosierdzie drugiemu człowiekowi, staje się w tym momencie jarzmem, które go wiąże i sprawia, że nie służy temu, do czego zostało stworzone. I nie możemy też w tym fragmencie pominąć pewnego niesamowitego stwierdzenia, które pojawia się pod koniec. Pan Jezus mówi, oto tutaj coś większego niż świątynia, a musimy sobie wyobrazić polną dróżkę, łan zboża i stojące obok kilka osób, które dyskutuje na tematy teologiczne. I sposób, w jaki argumentuje Pan Jezus, to sposób, w jaki często argumentowano w żydowskich rozmowach czy dysputach teologicznych. To tak zwane rozumowanie od mniejszego do większego albo od lżejszego do cięższego. I starano się pokazywać, że jeżeli jakaś zasada ma zastosowanie w mniej ważnej sprawie, to tym bardziej ma zastosowanie w sprawie ważniejszej. I tutaj tą mniej ważną sprawą jest świątynia. Więc musimy zapytać w tym momencie, co w takim razie jest tą sprawą ważniejszą. I odpowiedź przychodzi na sam koniec, że
to autorytet Jezusa Chrystusa jest tym, co jest ważniejsze niż sprawy świątyni, bo mówi: wiedzcie, że Panem Szabatu jest Syn Człowieczy. Ale czy chodzi tylko i wyłącznie o Pana Jezusa? Musimy odpowiedzieć sobie na pytanie, za kim w tym fragmencie Jezus wstawia się przed faryzeuszami. I to prowadzi nas do uświadomienia sobie, że to miłosierdzie jest czymś tak ważnym, miłosierdzie dla drugiego człowieka. Że to właśnie ono powinno kierować i motywować wszystko, co robimy. I w ten sposób, odwołując się w pierwszej kolejności do prawa, a w drugiej kolejności do Księgi Ozeasza i do proroków, Pan pokazuje tym, którzy uważali się za znawców Pisma, że ich interpretacja mija się z tą, która była zamiarem Boga i która wypływa z Jego miłości do ludzi. Ewangelia Mateusza jest napisana w bardzo ciekawy sposób. Bardzo często, kiedy widzimy Pana Jezusa w jakiejś sytuacji, gdzie wyjaśnia swoją naukę lub podaje jakieś praktyczne porady, to ewangelista często bezpośrednio po tym umieszcza jakiś tekst, który ilustruje w praktyce działanie Jezusa zgodnie z jego nauką. I tutaj właśnie w następnych wersetach widzimy, jak Pan Jezus stosuje w praktyce tą etykę, którą wyłożył tutaj właśnie przed chwilą. Po odejściu stamtąd udał się do ich synagogi. Był tam akurat człowiek cierpiący na bezwład ręki, a ponieważ szukano powodu do potępienia Jezusa, postawiono mu pytanie, czy wolno w szabat uzdrowić? Gdyby ktoś z was miał jedną owcę, odpowiedział Jezus, i ta w szabat wpadłaby mu do jakiegoś dołu, czy nie próbowałby jej wyciągnąć? A przecież człowiek znaczy więcej niż owca. Dlatego wolno w szabat czynić dobrze. Następnie zwrócił się do chorego. Wyciągnij rękę przed siebie i on wyciągnął. Odzyskał taką samą władzę w tej ręce, jak i w drugiej. Faryzeusze natomiast wyszli i udali się na naradę, aby ustalić, w jaki sposób doprowadzić do śmierci Jezusa. Faryzeusze i inni uczeni w piśmie nie przyjmowali wszystkich przepisów prawa w sposób absolutny i sami również uznawali wyjątki, jeśli chodzi na przykład o przestrzeganie szabatu. I jednym z takich wyjątków była na przykład sytuacja zagrożenia życia ludzkiego. Uważano, że jeżeli życie ludzkie jest zagrożone, to złamanie szabatu jest w takiej sytuacji usprawiedliwione. To, co prawdopodobnie spotkało się ze sprzeciwem w tym wypadku, to, że człowiek z bezwładną ręką choruje prawdopodobnie na tą przypadłość od urodzenia. I nie jest to w ich oczach sytuacja, która wymagałaby natychmiastowej interwencji. I Pan Jezus odpowiada po raz kolejny w ten sposób, który widzieliśmy przed chwilą, wnioskując od mniejszego do większego. I mówi, jeżeli owca wpadłaby wam do dołu, co było uznane przez wszystkich słuchaczy jako rozsądny powód tego, żeby w szabat wyjść i podjąć jakąś pracę, to właśnie uznalibyście za stosowne okazanie miłosierdzia wobec zwierzęcia, które pewnie wytrzymałoby w tym dole do następnego dnia. W takim razie, jeżeli miłosierdzie wobec zwierzęcia usprawiedliwia złamanie szabatu, to o ile bardziej miłosierdzie wobec człowieka usprawiedliwia zrobienie czy okazanie mu miłości i pomoc właśnie w szabat. Dlatego wolno w szabat
czynić dobrze. Tutaj widzimy, jak ta podstawa, którą stanowi miłosierdzie, podstawa, którą stanowi miłosierdzie do wszelkiego rodzaju działania, zbiega się z tym, co Pan Jezus mówi o najważniejszym przykazaniu, które brzmi: będziesz miłował Pana Boga swego z całego swego serca i ze wszystkich sił, a swojego bliźniego jak samego siebie. I ta trajektoria miłości to jest ta trajektoria, która przyświeca Jezusowi we wszystkich jego etycznych decyzjach. Jest pryzmatem, przez który miłość, jest pryzmatem, przez który widzi całe prawo. I to, że Bóg, który jest miłością, też widzi całe prawo właśnie w ten sposób, znajduje swoje potwierdzenie w tym, że Bóg również podejmuje działanie w szabat i uzdrawia właśnie w tym momencie człowieka z bezwładną ręką, potwierdzając w ten sposób słuszność nauki Jezusa. I co ciekawe, Jezus, ucząc jak ten, który ma autorytet, dokonuje uzdrowienia w taki sposób, że samo polecenie zakłada, że ręka jest zdrowa, tak żeby sama możliwość jego wykonania już ma w sobie słowo autorytetu i mocy, które prowadzi do uzdrowienia. Kolejną rzeczą, którą możemy tutaj zobaczyć, to boski charakter, który objawia się w tym, że miłosierdzie do człowieka kieruje wszystkim, co Jezus czyni, wypełniając wolę Ojca. I odnosi się to do nas w taki sposób, że jeśli spojrzymy szerzej na charakter Boga, to sama obecność Jezusa Chrystusa na ziemi jest wyrazem tego właśnie miłosierdzia. Dlatego, że Bóg, zamiast potępić nas wszystkich, przez swoje miłosierdzie posłał Jezusa Chrystusa na świat. Stąd dowiadujemy się też, że boski charakter, który charakteryzuje miłosierdzie, jest tym, który właśnie sprawił, że jest tym, który dał prawo, które wynika z miłosierdzia i które powinniśmy interpretować właśnie mając miłosierdzie na względzie i na pierwszym miejscu. Jak możemy zastosować te spostrzeżenia dzisiaj do nas? Myślę, że na co najmniej trzy sposoby. Pierwszy to pamiętając, że miłosierdzie przezwycięża sąd. Kiedy podchodzimy do tekstu Biblii i staramy się znaleźć odpowiedzi na nurtujące nas pytania etyczne, czy rozwiązać, znaleźć odpowiedź na pytanie, które jest teraz czymś, z czym musimy się zmierzyć, możemy spojrzeć na tekst, zadając sobie pytanie, w jaki sposób miłosierne postępowanie mogło doprowadzić do dania w sytuacji, w której pisze dany autor, takiej rady, a nie innej. I jeżeli wyłuskamy tą zasadę, która jest podstawą dania takiej rady, możemy wtedy odnieść ją do naszej dzisiejszej sytuacji, zamiast sztywno robić dokładnie jedną i tą samą rzecz, ze względu, że już kiedyś tak raz zrobiono. Drugie zastosowanie jest takie, że sprawy Królestwa Bożego są ważniejsze niż przykazania prawa. Wydaje się, że często, chcąc robić dobrze, możemy popaść w jakiś konflikt. Wydaje się, że jeżeli chcielibyśmy patrzeć na wszystko jak na sztywny zbiór reguł, ale wydaje się, że takie spojrzenie przez pryzmat miłosierdzia i ocenienie wszystkiego
pod kątem tego, co najlepiej służy zbudowaniu Kościoła, właśnie w takiej sytuacji, jest tym, co pozwala nam na to, żeby ruszyć z miejsca, kiedy pojawia się taki impas. I trzecia rzecz. Wiedząc, że Bóg jest miłością, możemy przypomnieć sobie, że w miłości nie ma lęku. I że ta wolność od prawa, którą mamy w Chrystusie, bierze się stąd, że nawet jego nauka nie jest zewnętrznym nakazem, który z zewnątrz zmusza nas do postępowania w jakiś konkretny sposób, ale jest czymś, co mówi nam, w jaki sposób możemy, kierując się miłosierdziem, pokazać innym miłosierny charakter Boga. I z tą myślą chciałbym nas zostawić. Pomódlmy się jeszcze i za chwilę będziemy śpiewać ostatnią pieśń.